Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj podstawowy serwis takiej gitary klasycznej, też niejako podstawowej, Yamaha C40. Jest to gitarka 4/4, zupełnie przyzwoita, do nauki. No jest tutaj, jak widzieliśmy, akcja zbyt wysoka, także sobie tutaj troszkę to opuścimy. Na początek poluzuję struny, wyjmę siadełko, spiłuję go milimetr, co nam da pół milimetra mniej więcej na 12 progi. Także proszę Państwa, widzimy siodełko kompensowane. Ja sobie tu zaznaczę i piłujemy. Trzeba uważać, żeby prostopadle to robić. Do powierzchni. Dwa i pół, czyli już jest w miarę ok. Na razie zostawię 2,5 czy 25. Jeszcze można troszkę delikatnie popracować. Dobra, teraz sobie, proszę Państwa, skorygujemy na siodełku struny. No i jedziemy. Także proszę Państwa, ustawiłem akcję na starych strunach. Teraz zdejmę te struny i proszę Państwa, zajmę się troszkę progami, troszkę wypoleruję. Nasmaruję podstrunnicę, czyli taką konserwację zrobimy i założymy sobie nowe strunki i będziemy stroić. Ale to już przyspieszenie.
Proszę Państwa, gitarka gotowa. Tak, jeszcze sobie finalnie tutaj, proszę Państwa, zmierzmy. Jest akcja, proszę Państwa, no tak między 2,25 a 2,5 na stronie E1 i proszę Państwa 2,75 na stronie E6. Wydaje mi się, że to jest optymalnie, tym bardziej, że tu jest, o, nie stroi, nowe struny, wiadomo. Całkiem sympatycznie brzmi, bardzo przyjemnie się gra. Tu jest ustawione nisko. Tutaj ten F-dur barowy wchodzi jak w masełko bez problemu, a jednocześnie gitara, na tyle jest ta akcja taka, no powiem, rozsądna, że da radę fajnie grać i jeszcze nie brzęczy. Także wydaje mi się, że będzie ok. I to, proszę Państwa, by było na tyle w tym odcinku króciutkim, serwisowym. Dziękuję uprzejmie za uwagę i do następnego. Cześć, trzymajcie się, pozdro.